Witam Was bardzo serdecznie, jestem Konradowicz. A to jest, no jakby nie patrzeć, kolejny najmłodszy odcinek z gry City Skylines. Dawno nie było tego na kanale, ale zaczęliśmy ostatnią serię live'ów. No, taka seria powstała. Dobra, czat jest na drugim monitorze, wszystko się zgadza. Przejdźmy do gry. W ostatnim, najmłodszym odcinku budowaliśmy sobie te oto piękne ronda, nie? Teraz tylko, że każdy ogarnął, no jak się po nich poruszać. A w dzisiejszym odcinku będziemy wydzielać strefy i takie inne rzeczy. W sumie się zastanawiam, czy by nie zacząć tutaj od przemysłu leśnego. W sumie przemysł leśny na dobry początek był bardzo dobry, ale w sumie też się patrzę, że nie mam na to pieniędzy, nie? No, na początek. No cóż, skoro nie mam pieniędzy, to trzeba jakoś inaczej rozegrać. Na pewno tu będą sobie stałe bloczki, nie? O, tutaj taki ładny pasek blokowiska. No właśnie, ta droga będzie do niego prowadzić. Już sobie zrobimy na boka to drogę. Trzy tasmową. I tak. Coś takiego, nie? To samo będzie zrobione tu. Tylko, że ta droga w tym oto miejscu nie musi iść pod kątem. No ona tu sobie będzie tak ładnie. Ale to ona idzie w dół. Nie wiem czemu. No i dobrze, może to powinien być efekt zamierzony. Dlaczego? Bo wzdłuż niej będzie szła droga mniejsza. O, mniej więcej taka. Przy której będą już stały sobie normalne bloki. A tu będzie odrobina handlu. I tu pomiędzy jednym a drugim będzie jedna ścieżka zjazdowa. No. Nie o to chodziło. Nie o to chodziło na pewno, że ona była taka krzywa. Ona ma być prosta. W miarę najlepiej by było, jakby ona była upasmowa właśnie. Taka sama droga będzie jeszcze tutaj. Mówiąc tu o kątach, czemu to mi się pokazuje wysokość na minus 3? Ja bym to chciał budować na identycznym poziomie, jednak poza granicami, no co szkoda. Już poza granicami. Tu będzie szła sobie taka oto droga, nie? Czyż nie pięknie? Hmm.
Coś tu nie wyszło. Jak powinno. W ogóle nie wyszło tak jak powinno. No to super. Dobra, to mocno. No cóż, jeszcze raz. Pyk. Pyk i pyk. Teraz tak, ten cypek tą. Się stać o to broni u pasmowej. Ten tutaj. Będzie tak samo z broni u pasmowej. On jest trochę pod skrosem, ale to bardzo dobrze. Tutaj była zaprojektowana ta droga. I tu jeszcze zrobimy jeden centralny wjazd. No ciekawe rzeczy się tu podziały. Czemu ta droga jest krzywa, jakby ją nie wiem co. Wypadałoby ją chyba jednego trochę naprostować. Dziwne rzeczy się z nią podziały, nie powiem. To by wychodziło, że to musiało wejść. Co tu wtedy zrobić w takiej sytuacji? Dobra, wybudujmy tu jeszcze dalsze fragmenty tej drogi. Takie miejsce jest zajęte. Względem tej drogi, nie? A i widzicie, teraz wszystko pasuje. Teraz wszystko jest w jak najlepszym porządku. Nie, nie jest. Otóż trochę tutaj te story się będą jadły. Mam nadzieję, że samochody sobie poradzą. Też nie powiem, dosyć dziwne. Skrzyżowanie. Tak samo jak ta wysokość tej drogi, ale niech już. Dobra, i tu będzie takie ścięcie, już nie będzie. To mogą być korki. Jest tej ziemi, naprawdę. Dlatego, drodzy Państwo, ta droga będzie bez lewo skrętu na pewno. Nie wiem jeszcze, gdzie będzie szła dalej ta droga. Zobaczymy. Ale już
bolączki stresy mieszkaniowo-handlowej mamy, nie? Tutaj to będą najlepsze bloki z tym widokiem nad plażyczkę. Potem jeszcze może jakieś ścieżki tam ładne w nim porobimy. A tu mamy wyprowadzoną tą jedyną drogę. Więc no cóż. Trzeba sobie będzie poradzić jakąś trolejbusową. Trolejbusową. Siecią trakcyjną. No raczej do roboty to wy trolejbusem nie będziecie jeździć, ewentualnie tym tramwajem. Ja póki co zrobiłem. O! Łącza, ale żeście tu górę zrobili. To jest straight slope, tak? To nie zła góra. Już sobie kamerę od mikrofonu pociągnąłem. No bo tutaj teren idzie pod górę po prostu. A, no to... W sumie zrozumiałe, czemu to idzie pod górę, nie? Ja bym to jednak wolał puścić po linii prostej. A tu sobie wytniemy dziurę taką. Piękną, czy nie? I tak. Gwiazdy możemy wyciąć, nie? Nie no, powiem wam, ciekawe gwiazda. No niestety takie będą zniekształcenia naturalne, nie? I teraz... Aha, bo to są te domy jakieś, nie? Trzeba już pozapominać. A, bo to jakieś kamienie, a, bo to są te. Dobra, chyba tu raczej na razie pod tą górę się tam pchać nie będziemy. Nie ma to sensu, dlatego wyrównamy już sobie ten teren. Normalnie tu, o. Jednak trochę tych gwiazd moich zostanie usuniętych, no ale cóż. Kawałek zostanie, tu sobie przy okazji podrównamy też troszkę. Ja mam tylko hałasuję, nie? Mikrofonem uderzając. Przepraszam. Przejdźmy może do tej drogi przemysłowej. Udaki. Ona pójdzie dotąd. Po czym? Będzie tu się znajdował punkt poboru opłat, nie? Aby mogła iść tu droga przemysłowa. No i nie mała.
która droga będzie lepsza, to? Ta. Czy ta? Chyba ta. Ruined Road. Najlepsza będzie. Czemu to jest gdzieś właśnie, nie? Te buldożery są zdecydowanie za głośne, a ja już chyba wiem, czy jaki może być tego powód. Jaki może być tego powód w sumie to... Ciekawe. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu ten. Nie reaguje na City Skylines Autodack. Dlatego ja wam ręcznie przyciszę. Ręcznie wam przyciszę City Skylines. O. Bo widziałem, że było za głośno zdecydowanie. Dobra, idzie na twoje biało. Dobra. Tu ja czuję, że jestem dla tych ludzi bardzo miły. Będzie normalna droga taka. Co dalej z nią się stanie, nie wiem. Dalej będzie to już wyciągnięty taką drogą, nie? No i to jest obszar przemysłowy, drodzy państwo. Może i go. Jeszcze połączymy z drugiej strony. Znaczy ja wiem, co robimy, nie? O. O. No co się dzieje? Nie tak, nie tak. Pyk, pyk, pyk. Jeszcze tą ładną dróżką. No robimy tu takich rzeczy, nie? Już to miasto nasze zaczyna nabierać kształtów i kolorów. Mi się wydaje w każdym razie. Więc, no cóż. Trzeba to pomału otwierać. Żeby to otworzyć, będziemy potrzebowali prądu. Skąd wytworzyć prąd? No chyba najlepiej ze słońca, nie? Więc umiejscowimy to tutaj.
wodę. Co to wiem? Duża wieża ciśnie. No i na pewno gdzieś zostanie ona postawiona. Szczelnia wody. Koloniczne oczyszczalnia wody. Zbyt strome zbocze. Gdzie ty masz tam zbocze? Nie potrafię sobie sam wyrównać, tylko ja to muszę zrobić. Zaraz ci i tak to zbocze tutaj zrobimy, tak żebyś się tu mogła postawić, o. Co trzeba było narudzić? Dobra, ona będzie oczyszczać wodę. A najpierw musi ją skądś brać. Dlatego będziemy ją brali stąd. Stawimy jej tutaj jedną turbinę wiatrową. Następnie również musi się gdzieś znaleźć spalarnia na odpady, które będziemy gromadzili. A, bo ja tu pięknie wszystko ładnie pobudowałem, ale paru rzeczy nie porobiłem. Czyli taki drogi tu, taki drogi tu. I na tu jedną drogę zrobimy tylko i wyłącznie dla transportu śmieci, nie? O, tu wjedziemy do tunelu. No, tyle co powiem, że jest to bardzo ostry tunel. Chodzi ci po głowie powrót do Spotify Premium? Mógłby być on zdecydowanie dłuższy, nie? I odtwarzaniu w trybie offline. No i co? Przejście do premium. I lecz jest dosyć stromo. Słuchaj dowolnych utworów, gdziekolwiek jesteś, o każdej porze i bez... Więc już uznajmy, że nasze śmieciarki są na tyle dobrze, mają na tyle mocne silniki i na tyle dobrą trakcję, że uda im się